dobra gra, dużo sytuacji, niestety wynik nieszczęśliwy. Zgadza się, takie mecze się zdarzają, możemy mieć pretensje tylko do siebie, bo pozwoliliśmy przeciwnikowi w zasadzie na oddanie jednego celnego strzału, z którego padła bramka, a nasze sytuacje nie potrafiliśmy zamienić na bramkę i niestety przegraliśmy. No, po takiej grze dzisiaj zauważyliśmy, myślę, że możemy być optymistami, znaczy możemy patrzeć z nadzieją na kolejne mecze. Rozumiem, że standardowo idziemy do przodu, walczymy o zwycięstwo w kolejnym meczu. No dokładnie, bo jeżeli ktoś obserwował nasze trzy ostatnie mecze, włącznie z tym dzisiejszym, to widział, że w każdym naprawdę niewiele brakowało, żebyśmy te wszystkie mecze wygrali, tak? Bo w Wejherowie mieliśmy świetne sytuacje, zdominowaliśmy całkowicie tamten zespół. Tutaj w meczu z Legionowią przy stanie 2-2 mieliśmy świetne sytuacje, których też nie potrafiliśmy zamienić na bramkę. No i dzisiejszy mecz, no to każdy widział, no. Jest co poprawiać. Ej, czyli brakuje szczęścia, czy po prostu właśnie wykończenia, które wypracujecie na treningach? Nie, no to szczęściu to trzeba pomagać, także myślę, że ciężką pracą. W tamtym sezonie już udowodniliśmy, że z takich opresji potrafimy wychodzić, także mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Super.